Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradnikowym dla początkujących biegaczy amatorów, ambitnych amatorów biegania i osób trenujących hybrydowo, którzy chcą być lepsi w bieganiu i poprawiać swoją wytrzymałość. W dzisiejszym filmie omówimy sobie nie rodzaj treningu biegowego, a cały cykl treningu biegowego, który nazywa się baza tlenowa bądź też baza aerobok. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. W kulturystyce, treningu siłowym mamy coś takiego jak okres budowania masy i okres redukcji tkanki tłuszczowej, rzeźbienia można powiedzieć. A w bieganiu mamy coś w miarę podobnego. Naszym takim okresem budowy masy jest tak naprawdę okres budowy bazy aerobowej, czyli poprawy wydolności. Każdy biegacz, niezależnie od tego czy jest na super światowym poziomie, czy jest ambitnym amatorem, w swoim rocznym cyklu biegania ma okresy budowy po prostu bazy tlenowej. I w tym czasie omówię Wam, co się w tym czasie robi, opowiem o wszystkich błędach, jak zrobić sobie taki plan treningowy. Sam zresztą wchodzę sobie teraz na okres budowania bazy aerobowej, także idealnie temat na czasie. To teraz, żeby Wam szybko przedstawić, o co tutaj chodzi i dlaczego budowanie bazy tlenowej jest tak ważne i każdy powinien je robić. Powiedzmy, że jesteście biegaczem, który biega sobie niedzielne rozbieganie, długie rozbieganie, 12-15 km, ile Wam tam wychodzi. W tempie 6 minut na kilometr i w średnim tętnie 145 uderzeń serca. To jest Wasz wynik obecny. Natomiast budowa bazy tlenowej, całe ogarnięcie tego cyklu sprawi, że wskoczycie na poziom wyżej. Dalej będziecie biegać na tętnie 145, dalej będziecie biegać taki sam dystans, ale będziecie go biegać nie 6 minut na kilometr, a na przykład 5.30, albo 5.40, albo 5.20. W zależności od tego, jak Wam ten okres bazy tlenowej przebiegnie. A żeby ubrać to w trochę mądrzejsze słowa, no to baza tlenowa to nic innego jak poziom sprawności systemu aerobowego, zdolność organizmu do efektywnego transportowania tlenu, pracy serca, wzmocnienia mięśni, w szczególności włókien wolnokurczliwych, no i wykorzystania zasobów tłuszczowych, a chodzi mi tu przede wszystkim o spalanie tkanki tłuszczowej lub po prostu wykorzystanie tłuszczu podczas naszych treningów. To teraz szybkie cztery podstawy bazy tlenowej, bazy aerobowej, które każdy z Was powinien znać. Pierwszym jest trening w pierwszej, drugiej strefie tętna, to jest strefa aerobowa, bieg spokojny, konwersacyjny, zajmujący od 95 do 100% treningów całej bazy tlenowej. Mówiąc w skrócie, baza tlenowa polega na tym, że biegamy, przynajmniej ten okres, że biegamy wolno, spokojnie, w tempie konwersacyjnym. Czyli można powiedzieć, tak jak w odcinku z długim rozbieganiem mówiłem, można powiedzieć, że cały ten okres jest długim rozbieganiem. Biegamy spokojnie, na tlenie, powoli, w zależności od tego, na jakim jesteśmy poziomie, bo dla jednych bieganie w strefie pierwszej to jest w tempie 5.0, a dla drugich 7 minut na kilometr. Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie teraz jesteśmy. Nie zmienia to faktu, że ma być to tempo spokojne, konwersacyjne, umożliwiające rozmowę i spokojny oddech, na przykład spokojny oddech nosem przez cały dystans, jaki pokonujemy. Druga rzecz to jest rosnąca objętość treningowa, kilometraż lub czas treningu. Chodzi o to, że plan budowania bazy polega na tym, że nie biegamy codziennie tyle samo, co tydzień tak samo, tylko delikatnie ta objętość treningowa wzrasta. Jeżeli powiedzmy zaczęliśmy budowę bazy od 20 km tygodniowo, to pod sam koniec tej naszej progresji całego planu powinniśmy biegać na przykład 40, a może nawet i 50 km tygodniowo. Trzecią rzeczą jest odpowiednia długość trwania cyklu budowania bazy. Mam tutaj na myśli odpowiednia ilość tygodni, a nawet miesięcy, bo nie zbudujemy naszej wydolności serca, wydolności tlenowej w tydzień ani dwa. Minimalna ilość takiej, powiedzmy, bazy, którą zakładamy, to jest 8 tygodni, czyli no, w skrócie 2 miesiące to jest takie minimum, a maksymalnie to jest 16 tygodni. Natomiast można znaleźć tutaj złoty środek. Czwarta rzecz to jest uzupełnienie treningiem siłowym, czyli oprócz tego, że biegamy wolno, bo będzie to w miarę trening spokojny, niespecjalnie męczący, na pewno nie męczący układ nerwowy i mięśnie, no to musimy dołożyć sobie trening siłowy. I trening siłowy dokładamy tutaj po to, by wzmocnić nasz kor, by wzmocnić nasze mięśnie, by poprawić mobilność, by poprawić siłę stawów skokowych, łydek. Po prostu trening siłowy to jest idealne miejsce w okresie budowania bazy aerobowej. O tym nie zapominajmy. Dwa treningi siłowe w zupełności wystarczą większości z Was. Teraz przejdźmy sobie do najczęstszych błędów. Pierwszym jest oczywiście bieganie za szybko, na zbyt wysokim tętnie. No to jest bez sensu. Jakby jesteście w stanie poprawić Waszą wydolność regularnie, biegając w tempie wolnym i aerobowym, spokojnym.
albo patrzymy na tętno, albo korzystamy z zegarka biegowego i pulsometru na klatkę najlepiej i trzymamy się na przykład metodyki treningu Phila Maffetona, metody MAF, albo na przykład idziemy metodą Galloway'a. Mówiąc w skrócie, możemy też biegać nawet na wyczucie. Chodzi o to, że macie biegać w spokojnym, konwersacyjnym tempie, nie lecieć, nie dokładać jakichś interwałów, w ogóle nie robić żadnych mocnych treningów. Zresztą drugim punktem jest, robisz treningi, których nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz w tym okresie interwałów, podbiegów, jakichś sprintów, nie potrzebujesz tych rzeczy, nie rób tych rzeczy wręcz. One nie są Ci potrzebne, spokojnie. Idź na siłownię, podźwigaj ciężary i skup się na budowaniu tej bazy. Biegaj spokojnie, bo z tygodnia na tydzień będziesz biegał coraz szybciej. Właśnie o to chodzi, że wchodząc w ten cykl, on może być na początku nudny, ale on sprawi, że Wy ostatecznie po tych 6, 8, 10, 14 tygodniach, 6 to tak mówię orientacyjnie, bo polecam robić minimum 8, będziecie biegać szybciej. Więc nawet jeżeli zaczynacie budowanie bazy od tempa 6.30, to spokojnie dojdziecie do tempa 6 minut na kilometr albo jeszcze szybszego. A dlaczego nie robić tych treningów, ktoś zapyta? No właśnie, to jest zakłócenie procesu. Wasze, tutaj tak naprawdę, głównym faktorem tym, co ma Wam dawać progres, jest zwiększanie objętości i jakby pracowanie na tlenie. Więc jak będziecie dokładać sobie mocne treningi, to nic z tego nie wyjdzie, albo w większości szybko się przemęczycie, albo złapiecie kontuzję. Trzeci punkt to jest, nie kontrolujesz tygodniowego, miesięcznego kilometrażu, czyli biegasz bez planu. Nie wiesz, jaką masz robić objętość, biegasz sobie na pałę, dzisiaj idę na piątkę, jutro na dychę, później na siódemkę i tak rzucam te treningi byle jak i wychodzi później, że w jednym tygodniu przebiegłem 15 km, w drugim 30, w czwartym 23 i w ogóle to jest jakaś masakra. Masz iść spokojną progresją i wiedzieć, ile biegasz w danym tygodniu, żeby zwiększać ten dystans stopniowo, książkowo 10% w skali obecnego dystansu, czyli jak biegałeś powiedzmy 20 km, to następny tydzień biegasz 22, 23 maksymalnie i nie przyspieszasz tego procesu, ale planuj to sobie, rozłóż i patrz na to, ile biegałeś wcześniej. Okej, już wielokrotnie mówiłem, że ma być tempo konwersacyjne, ale możecie też sobie troszkę pomóc i ustalić dokładnie, jakim tempem macie biegać. I macie od tego na przykład internet i kalkulator stworzony przez Danielsa. Wchodzicie sobie w Google'a, wpisujecie sobie tą nazwę, którą teraz macie wyświetloną. Tam wpisujecie swój, na przykład, najlepszy czas z zawodów ostatnich na 5-10 km półmaraton i tam pokazuje Wam dokładnie, jakim tempem treningowym macie biegać easy run, easy pace, czyli spokojny bieg. I są tam zawsze widełki, maksymalne, minimalne. Jeżeli tego nie znacie, no to wiadomo, że będziecie biegać na czuja i musicie to troszeczkę dostosować do swoich możliwości i trzymać się po prostu spokojnego oddechu. Robić przerwy chodzone, nie bać się. Właśnie w tym okresie spokojnie osoby początkujące mogą chodzić, marszobiegi robić. Tu nie trzeba nic cisnąć. Jeżeli tętno wywala Wam, nie wiem, do 160-70, no to jest dużo ogólnie, tak swoją drogą, i biegacie na wysokim tętnie, to więcej marszobiegów, więcej chodzenia. Zwolnijcie, spokojnie. Rzućmy sobie jeszcze okiem na progresję budowania bazy aerobowej. Mówiąc w skrócie, ta progresja, jak sobie teraz zobaczycie, nie jest idealną linią. To są takie troszeczkę schodki. Ta długa linia kierowana w prawo to są 3 tygodnie. Ta krótka linia, taka troszkę bardziej pionowa, to 1 tydzień. Jak zobaczycie, przez 3 tygodnie jakiś ziomek zaczął biegać od 20 km do 26. Taki sobie zrobił progres w 3 tygodnie. Natomiast w 4 tygodniu delikatnie się zresetował i zmniejszył kilometraż. Później po tym resecie znowu wskoczył na wyższy poziom, 32 km zrobił w kolejnych 3 tygodniach. I znowu po 3 tygodniach, 4 tydzień, zaczął biegać troszeczkę mniej, 28 km. No i teraz zapytacie, dlaczego to tak wygląda? No, to jest taka przyjęta koncepcja planowania, która ma utrzymać Was daleko od urazu, od kontuzji, od przemęczenia. Mówiąc w skrócie, 3 tygodnie progresowania przeplatane jednym tygodniem objętości mniejszej, powiedzmy o jakieś tam 20%, będzie bardzo fajne dla każdego z Was. Nic na tym nie tracicie, a nawet zyskujecie, ponieważ zdolności regeneracyjne Waszego organizmu są, że tak powiem, przyspieszone, możecie lepiej wypocząć i zrobicie nawet lepszy progres. A z drugiej strony niemożliwe jest dokładanie liniowo ciągle kilometrów. Nie ma takiej możliwości, że biegacz, który w jednym tygodniu robił 20 km, za 3 miesiące będzie robić 80 km, na przykład metodą progresji liniowej, bo to jakby zamęczycie go. Prędzej czy później coś pierdyknie i jeszcze nie wiemy co, ale prawdopodobnie wszystko.
No to jeszcze plan treningowy. Jak można to rozłożyć w tygodniu? To jest całkowity przykład, więc przykład to jest przykład. Nie bierzcie z niego 100% wszystkiego. Najlepiej udać się do odpowiedniego trenera biegania, a nie brać wszystko na klatę samemu, jeżeli za bardzo nie wiecie, jak to zrobić. No ale spójrzcie na to. Poniedziałek niech będzie naszym dniem wolnym, tam nie robicie kompletnie nic. We wtorek idziecie sobie na siłownię na 45-60 minut wzmacniać wasze ciało treningiem siłowym. No i zaczynamy bazę od środy. 25 minut spokojnego biegu. Trochę mało się wydaje, ale spokojnie, ten bieg też jest ważny i ma dokładać wam po prostu objętość w tygodniu. Później czwartek znowu wolny dzień, nic nie robicie. W piątek lecicie sobie na 45 minut spokojnego biegu i możecie dodać sobie 3-5 przebieżek 100-metrowych. W sobotę znowu idziecie sobie na siłownię, 45-60 minut treningu siłowego, a w niedzielę macie najdłuższe rozbieganie, czyli najdłuższy bieg w całym tygodniu. Na przykład zaczynacie od 10 km i tam sobie progresujecie na przykład co kilometr, dokładając dystans. Tak naprawdę wszędzie ta progresja istnieje. Możecie sobie w ogóle poprzemieniać dniami ten bieg 25-minutowy z 45-minutowym. Ogólnie założenie jest takie, że tak jak powiedziałem, rośnie wam objętość treningowa i na początku rośnie w długich rozbieganiach, ale prawda jest taka, że rośnie też w tym krótkim 25-minutowym biegu. Z czasem robi się z tego 30 minut, 35 minut. W tym biegu, który miał 45 minut, z czasem robi się godzina i więcej. To jest tylko przykład planu na 3 dni. Można oczywiście trenować 4 dni, a nawet 5, ale pamiętajcie, że tak naprawdę największy progres notujemy biegając od 3 dni w tygodniu, a progres między 3, 4, 5 dniami to jest tak naprawdę 10, 15 do 20% lepszy, ale największy jest między 2 a 3. Jeżeli biegacie 2 razy w tygodniu, a wskoczycie na 3, to zobaczycie bardzo dużą różnicę na plus. Będę bardzo wdzięczny, jak ocenicie ten film, napiszecie komentarz, zostawicie, nie wiem, łapkę w górę, tego typu rzeczy. No i co? I zerknijcie na inne filmy z tej serii, na przykład o rozbieganiu czy o fartleku, który bardzo serdecznie polecam. I co? Widzimy się za tydzień, trzymajcie się i cześć!